wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Boot Hill. Czas rewolwerowców. A teraz, drodzy Państwo, nasza największa atrakcja. Latający ludzie. Dziewczyny, dawajcie tu dziewczyny. Zabierz ich, chcemy oglądać dziewczyny. Yeah.
chcemy dziewczyn. Kłamliwi złodzieje.
Świnie. Mówię szeryfowi, że skradziono mi konia. To chodź pieszo, odpowiada. Mówię, że to wyszkolone zwierzę, jest częścią pokazu. To nie jest zwykły koń. On na to, ile miał nóg? 4, a ile miał mieć? Zatem to był zwykły koń. Ale był mój i chcę go odzyskać. Chociaż to tylko koń. Mówi do mnie, kiepskie mamy dziś powietrze w mieście, powinniście ruszyć dalej i poszukać lepszego. Co za durnie. Cześć, Joe. Tom, chodź, potrzebuję twojej pomocy. Mówiłem ci, że powinniśmy jechać na południe. Leniwe muły. Też jesteście idiotami. Pobudka. Ni to konie, ni osły. Szkoda was nawet karmić. Ruszajcie się, zaróbcie na życie. A może lepiej... Powiedzmy o tym reszcie? Wszystko w swoim czasie. Tomasz, co się dzieje? Nic. Joe, wyglądasz na śpiącego. Połóż się i nie wstawaj bez względu na to, co się stanie. Ale dlaczego? Nie dyskutuj ze mną. A ci czego chcą? Witajcie, przyjaciele. Czy to droga do Libertyville? Zostań tam. Thank you.
Dzięki. Niby za co? Co teraz robimy? Jedźmy, bo inaczej on wykrwawi się na śmierć. Przynieś kilof i łopatę. A one? Wypuścimy je za wzgórzem. Dołączą do dzikiego stada. Lepiej, żeby nikt ich nie znalazł przy nas. Wczoraj skradziono nam konia. Może zatrzymamy jednego i wyszkolimy. Nie ma co ryzykować. Długo jeszcze? Jedźcie już. Złapiemy was. Nie chcę tu żadnych rewolwerowców. Mówiłem to Tomaszowi. Obiecał mi, że skończył z przeszłością. A potem nadarza się okazja i zabija dwóch ludzi. Inaczej oni zabiliby nas. Milcz, Bachorze, co ty możesz wiedzieć? Nie powinienem nikogo ukrywać. Wyjaśnił, że nic nie wyjaśnił. Byłem przerażony. Kiedy ta cholerna woda się zagotuje? Wyjmę z niego tę kulę. Uzdrowię go. A potem pożyczę rewolwer i znów go postrzelę. Wraca. Nasz młody dżentelmen powraca zza światów. Spryciarz z ciebie. Prawie wykrwawiłeś się na śmierć i zniszczyłeś kostium wart 50 dolców. Daj spokój, Memi. Ani myślę. Teraz leż spokojnie. Nie krzycz i nie szarp się. To prosty zabieg, więc nie stresuj się. Nie będzie bolało. Za bardzo. Tylko rób, co mówię. To wszystko. Już dziś wieczorem o 9:00 wspaniały międzynarodowy pokaz cyrkowy. Czeka was moc atrakcji prosto z odległej Europy. Najpiękniejsze tancerki. Latający ludzie. Wspaniali klauni. Najlepszy pokaz na całym zachodzie. Zobaczycie wspaniałego mima. Magika, który wie wszystko. Zna przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. To wszystko za jedyne ćwierć dolara. Widzę. Widzę. Przy okazji zapłaciłaś? Tak. Dobra dziewczynka. Widzę. Ile jest tu ludzi? Co? Ilu ludzi tu mieszka? Prawie 300, proszę pana. Lepsze to niż nic. Widzę. Widzę same problemy. Nie mówię o tobie. Ciebie czeka zdrowie i szczęście. To wszystko na dziś. Możesz iść. Wiem, że niewiele ci powiedziałem, ale wynagrodzę ci to. Obejrzysz pokaz za darmo. Wróć tu wieczorem. Joe, przynieś tu te bagaże. Robi się późno. Nie potrafię latać, wrócę później po resztę. Gorączkuje.
Tego brakowało. Słuchaj. W kieszeni koszuli mam pieniądze. Wiem, ale nie martw się, nikt ich nie zabierze. Weź je i załatw mi konia. Jak to? Ile zostało do wieczora? Wieczność, jest dopiero południe. Zostawisz konia za wozami. Nie, nie ma mowy. Nie dasz rady w tym stanie. Musisz myśleć o bezpieczeństwie swoim i twoich ludzi. Reszta nie ma znaczenia. Nie jest tak źle. Sam widzisz. Thomas! Thomas! Dłużej tego nie zniosę. Uspokój się. Tacy jak on szybko wracają do sił. Daj mu trochę czasu. Niedługo stąd zniknie. Słuchaj, on powiedział... Co? Sam mi powiedział, że... Wykrztuś to. Powiedział mi, że chce wyjechać tej nocy. Zwariował. Gdzie miałby się udać? Milcz, nikt cię nie pytał. Joe ma rację, daleko nie zajedzie. Ale jeśli chce odejść, nie możemy go powstrzymywać. Niech sam zdecyduje. Równie dobrze możemy kazać mu odejść. Przestań się martwić. Znajdziemy miejsce, w którym się ukryje i nikt go nie znajdzie. Chłopcy, sprawdźmy rusztowanie.
Finch faktycznie go zranił. Trzeba dokończyć robotę. To bardzo niebezpieczny numer. Pamiętajcie, dzieci, wystarczy chwila nieuwagi, można skręcić kark. Ten jedyny w swoim rodzaju pokaz, na który do tej pory nikt się nie odważył, wymaga stalowych nerwów i niezwykłej koncentracji. Dlatego proszę was, szanowni goście, abyście, gdy umilknie bęben, zachowali absolutną ciszę. Dziękuję. Marnujemy tu czas. Cholerne małpy. Jak wam się podobało? Panie i panowie, rozsiądźcie się wygodnie na swoich siedzeniach. Nasz pokaz wciąż trwa. A teraz to, na co wszyscy czekali. Dziewczyny, wychodźcie. Thank you.
Witaj, przyjacielu. Rzuć to. Słuchaj, nie lubię zbyt wielu razy komuś dziękować. Nie musisz. Nie ciebie szukam. Ale będziesz dobrą przynętą. To jedyny powód, dla którego chcę utrzymać cię przy życiu. Tak, nasze wspaniałe wakacje dobiegły końca. To musi być tutaj. Ukryjmy konie. Lepiej miej oczy szeroko otwarte. Nie spodziewa się nas. Zła pułapka. Potrzebowalibyśmy dynamitu, żeby się stąd wydostać.
Masz dziwnych przyjaciół. Rozgość się i trzymaj łapy z dala od broni. Dostaniesz kulkę, zanim zobaczysz, skąd padł strzał. To dobra rada. Ręce w górę, panowie. Spokojnie, zwierzaku, od kiedy to osły latają. Osły mogą zrobić dużo więcej, żeby trzymać się z dala od kłopotów. No proszę, jaki piękny połów. Jeśli przysporzysz nam problemów, sprawię, że połkniesz go w całości. Wiem, że przeszedłeś na emeryturę. Widzę, że postanowiłeś zaludnić świat rasą gigantów. Młody jest moim pomocnikiem. Myślałem, że to twój syn. Macie podobną budowę. Może nas sobie przedstawisz? Młody, to duch z mojej przeszłości, o której już zapomniałem. Nie możecie stąd pogonić, bo urodził się głuchy i niemy. Być może to dlatego tak dobrze się dogadujemy. Słyszałeś o niejakim Finchu? Nie. Nie ty wysłałeś go na ciężkie roboty? Nie. A słyszałeś o... Nie. Nie wyraziłem się jasno? Założę się, że Sharp to przewidział. Kto? Sharp. Uparcił z niego. Chciałby wiedzieć, co Sharp ma wspólnego z tym draniem Finchem. Myślisz, że zapyta? Nie. Finch jest historią. Musiałby żyć 200 lat, żeby wyjść z miejsca, w którym jest. Potrzebował 195 lat mniej. Uciekł. Ty tak twierdzisz. Tak czy inaczej. Wyobraź sobie, że to zrobił. I z 50 ludźmi ukrył się w pewnym miejscu. Nieprzypadkowym. Nadążasz za mną? Jak myśliwski pies. W górach jacyś szczęściarze znaleźli złoto i chcieli zarejestrować działki. Odłóż go jest nabity. Oczywiście Finch nie pracuje dla siebie. Tylko dla oszusta, który próbuje zgarnąć ten obszar. Jak myślisz, co się dzieje z tymi, którzy stają mu na drodze? Wyobrażam sobie. Wyobraź sobie też, że Sharp był jednym z nich. Szuka złota? Z całą rodziną. I jest wśród szczęśliwców. Oczywiście oszuści próbowali zagarnąć jego działkę. Zgadnij, za jaką cenę. Domyślam się. Widzę, że głowa ci jeszcze nieźle pracuje. Jakiś czas temu Sharp szukał cię, ale nie znalazł. Ale znalazł mnie i dał mi to. To akt własności działki. Udawaliśmy, że ją wygrałem. A teraz ta banda ściga mnie. Widzę, że masz jakieś zobowiązania wobec tego Sharpa. To twój krewny? Gorzej, jest przyjacielem. Moje nazwisko też tu jest. To był mój pomysł. Nie chciałem, żebyś poczuł się pominięty. Jasne. Chciałeś mnie w to wciągnąć. Przestań derać. Koncesje muszą być odnawiane co roku. A rok się kończy. Podstępne mędy. Ty, ten łysoli Sharp. I dzieci Sharpa. Dzieci Sharpa. Jeśli kłamiesz, zabiję cię. Wygodnie ci się tu żyje, wielkoludzie? Nie twoja sprawa. Co ty masz z tym wspólnego? Muszę wyrównać pewne rachunki. Do diabła też z tobą. Nie siedź tu jak kołek. To również twój problem. Jeśli to, co powiedziałeś, jest prawdą, to nie pozwolą nam się nawet zbliżyć.
Dlatego najpierw musimy znaleźć pewnych ludzi. Mam pomysł. Domyślam się. Trafiliśmy do jakiegoś cyrku? Wspaniale. No dalej, złociutka, postaraj się. Proszę. To ty. W gwiazdach jest zapisane, że zrujnujesz wszystkie moje plany. Od kiedy to koguty znoszą jaja? To kogut? Kogut? Skąd wiesz? Thomas. Gdzie są wszyscy? Odeszli. Gdzie? Wszystko się rozleciało, kiedy Joe umarł, a ty postanowiłeś nas opuścić. Do tego konkurencja tu w Abilene nas dobiła. Więc ludzie odeszli. Wszyscy oprócz mnie znaleźli pracę. Nikt mnie nie chce. Czasem mnie odwiedzają, mówią, że oszczędzają pieniądze, żebyśmy mogli znów być razem. Ale to tylko słowa. O ile mi wiadomo, wciąż są w mieście. Przestań narzekać, Mami. Twoje problemy się skończyły. Co? Mówi, że twoje mini kłopoty się skończyły. Teraz zaczną się te poważne. Thomas! Znowu się zbieramy? Tak. Wszyscy razem? Wszyscy. Kiedy? Jak tylko staniesz na podłodze. Mówiłem, że rano chcę się kąpać w pokoju. Oczywiście. A woda ma być gorąca. Oczywiście. Proszę o klucz. I nie chcę na nią czekać. Ma być na czas. Zrozumiałem. I niech pokojówka zapuka, nim wejdzie. Oczywiście. Co do garniturów, chcę, żeby były wyprasowane i wyszczotkowane codziennie przez cały mój pobyt. I nie chcę się powtarzać. Wie pan co? Tak? Niech pan się wypcha. Lori! Co? Thomas wrócił. Znów się wszyscy zbieramy. Czekaj na mnie, skarbie. Pewnego dnia wrócę i skończymy to, co zaczęliśmy. Ile farby potrzebujecie? Ile potrzebujemy? 20 litrów jaskrawo-czerwonej, 10 białej, 2 żółtej i 5 pędzli. Over here.
I po moich oszczędnościach. Szarp ci to wynagrodzi. Czyżby? To największe skąpiradło na świecie. Zobaczysz. Dlaczego te kufry nie są jeszcze na wozie? Gdyby tylko miało to jakiś sens. Kiedy się dowiedzą, co się dzieje, uciekną w panice. Już wiedzą, Thomas im powiedział. Jesteś winien $162.32, McGavin. Nie mogę ci już udzielić kredytu. Musisz dać mi leki. Moja córka znów ma czerwonka od jedzenia rzeczy, które tu sprzedajesz. Niebawem ureguluję wszystkie zaległości. Ty i twoi synowie możecie dać sobie spokój. Ja tylko wykonuję polecenia, nie jestem właścicielem. A jeśli szefostwo twierdzi, że nie można cię kredytować, dopóki nie zapłacisz, to nie ma o czym gadać. Sam tego chciałeś. Ta broń ma swoje lata, ale wystarczy, by zrobić miazgę z twojego mózgu. Do roboty, chłopcy. Wiesz, co cię czeka? A kto nie wie? Właściwie to... Wiesz co? Podsunąłeś mi pewien pomysł. Przyda nam się nowa broń na tych sukinsynów. Bierzcie wszystko, czego potrzeba. Przemyśl to, nim będzie za późno. Już to zrobiłem. Nie spędzałem ostatnio wiele czasu na szukaniu złota. To może poczekać. Zbudowałem sobie za to fortecę. Jest nie do zdobycia. Tato, potrzebujemy też smalcu. Bierzcie, co chcecie. Jeszcze jedno. Komisarz hrabstwa będzie tu za kilka dni. Jeśli ci głupcy się nie odważą, to ja mu powiem, co tu się dzieje. Witam, panie Boone. W tym roku musimy działać szybko. Mam tylko 2 dni. Czy dokumenty są gotowe? Szeryfie, czy ludzie zostali uprzedzeni? Tak, wszystko jest gotowe. Spokojnie, panie komisarzu, nie będzie tak jak w zeszłym roku. McGavin oszalał. Mówi, że powie wszystko. Zajmijcie się nim. Thomas Lipton. Nie żyje. Richard Lipton. Nie żyje. Jenny Lipton. Jest tutaj? Nie żyje. Ziemia i koncesja trafią do ich spadkobierców. Nie żyją. Oni też. Czy ktokolwiek ze zgromadzonych ma roszczenia do wyżej wymienionych koncesji? Tak, my. Nasza firma udzielała zmarłemu kredytu w wysokości $52.27. Podpis jest zgodny. Nikt inny nie ma roszczeń do omawianej koncesji? Nikt? Nikt nie chce uregulować tej kwoty albo zobowiązać się do tego, aby móc regularnie wnioskować o przedłużenie koncesji działek od 387 czy do 422 przez 20 lat?
Koncesję można przedłużyć co roku zgodnie z artykułem 7 ordynacji terytorialnych. Panie sędzio, nie jestem sędzią. Nie, Wysoki Sądzie, ani Wysokim Sądem. Jak pan sobie życzy? Domyślam się, że macie już przygotowaną ofertę specjalną. Oczywiście. Kontynuujmy. Wilbur Jones, w sprawie koncesji numer 3725, figurującej w rejestrze hrabstwa pod numerami 757, 415 i 528, zapisanej na niego zgodnie z zarządzeniem z 7 lipca bieżącego roku. Proszę podejść. Wilbur Jones? Tak. Czy zamierza pan odnowić koncesję wyżej wymienionej działki? Nie, proszę pana. Cisza. Co? Nie, proszę pana. Dlaczego? W zeszłym roku walczyłeś jak lew, żeby ją zdobyć. Tak jest. Ale już ich nie chcesz. Nie, proszę pana. Dlaczego? Dlaczego? To był mój ostatni rok. Wolę pracować dla kompanii wydobywczej. Skoro tak chcesz, dalej. Proszę to podpisać, panie Jones. Żądamy spłaty kredytu w wysokości $73. Tak więc, tu też macie gotowe dokumenty? Tak jest. No tak. Pokaż je bez zbędnego gadania. No dalej, ciągnijcie. Ciągnijcie. Dobra, wystarczy. Mam nadzieję, że zatrzyma się pan w naszym hotelu. Posiada wiele udogodnień. Mam pytanie, panie Fisher. Ile sklepów jest w mieście? Ilu się pan spodziewa? Jeden. I należy do pańskiej firmy? Podarował go nam jego były właściciel. On też nie żyje? Nie, proszę pana, on nie umarł. Nie wierzył w rozwój tego rejonu i wolał wyjechać. Dlaczego pan pyta? To tylko zwykła ciekawość. Dziękuję za zaproszenie, ale skorzystam innym razem. Chodź, Pete. Do jutra, panowie. Już idę, panie Boone. Drogi panie, muszę przyznać, że pana podziwiam. Nasz kraj potrzebuje takich ludzi jak pan. Tak, sir? Czekam. Już idę. Przepraszam. Pete? Tak, sir? Pomóż mi z butami. Bądź cicho. Chcę z nim porozmawiać, mam do tego prawo. Mogę w czymś pomóc? Zejdź mi z drogi. Przeziębi się pan, powinien pan być bardziej ostrożny. Niech cię o to głowa nie boli.
Jest ich wielu i są dobrze zorganizowani. Nawet najodważniejsi osadnicy spuszczają głowy, bo nie chcą ich stracić. Tylko Irlandczycy, jak McGavinowie, nie poddają się. Ich dom wygląda dziś jak po tornado. Ale oni też niewiele sami zdziałają. Jeśli jeszcze żyją, to i tak żaden z nich nie dotrze do miasta, a komisarz nigdy się o niczym nie dowie. Zostaną uznani za zmarłych lub zaginionych, a ich koncesja trafi do Fischera. Słyszycie? To znowu oni. Wasz przyjazd nie miał sensu. Jeśli tu zostaniecie, będzie gorzej. Ty możesz swobodnie poruszać się po mieście? Oczywiście. Rozpuścisz pewną plotkę. Na pewno szybko dotrze do Fischera i jego ludzi. Na to właśnie liczę. Jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Co takiego? Mają zacięcie. Wkrótce nadejdzie świt. Będą chcieli pojechać do miasta. Wystrzelamy ich jak kaczki, jednego po drugim. Daj chłopakom trochę odpocząć. Dobra. Drodzy mieszkańcy, dzisiejszego wieczoru, punktualnie o godzinie 9:00, odbędzie się wspaniały pokaz cyrkowy. Zobaczymy przedstawienie Mima, który przybył z odległej Europy. Na naszych gości czeka moc atrakcji nie tylko z Ameryki, ale i z całego świata. Nie spóźnijcie się. Występ rozpoczyna się o godzinie 9:00. Cyrk to coś, czemu trudno się oprzeć. Pitt, zarezerwuj nam 2 miejsca. Lubi pan cyrk? Bardzo. Więc zarezerwuj 3. Pan Fischer idzie z nami. Miło z pana strony. Może ja... Trzeba pomóc tym artystom. Szkoda by było, gdyby widownia świeciła pustkami. Nie pozwolę na to. Panowie, na cześć komisarza zarząd firmy zaprasza wszystkich na dzisiejsze przedstawienie. Wszystkich, bez wyjątku. Dziękuję. Moim obowiązkiem jest dodać, że jeśli wszyscy się nie stawią, uznam to za osobistą zniewagę. Bez obaw, panie Boone.
Wszyscy przyjdą. Gdzie Finch? W środku. Wciąż nic. Złapaliśmy jednego, gdy próbował się wydostać. Mówiłem ci, żeby użyć dynamitu. Za dużo hałasu. McGavin? Tej nocy. Weź tylu ludzi, ile potrzebujesz i zrób, co musisz, ale nie chcę już słyszeć o tych ludziach. Wszyscy będą na przedstawieniu, więc możesz pracować w spokoju. Jakim przedstawieniu? Jeśli któraś z tych dziewczyn się pomyli, będzie po nas. Dadzą sobie radę. Wiedzą, co robią. W jednej części są górnicy, w drugiej ludzie Fincha. Zgodnie z planem. Brakuje tylko jednego. Raczej brakowało. Popatrz. Proszę zająć miejsca. Spokojnie. Jestem spokojny. To dobrze. Wszyscy już są, więc czas zacząć. Dla mnie to koniec. Dłużej tego nie zniosę. Ja... Nie bądź głupi. Nie możesz się wycofać. Po prostu nie chcę iść na pierwszy ogień. Ależ pójdziesz. Nie. Panie i panowie, za chwilę zacznie się przedstawienie. Przede wszystkim dziękuję za to, że z nami jesteście. Na waszą cześć. Nasi artyści przygotowali na dziś coś specjalnego. Oprócz regularnego programu, który przyniósł im sławę na całym Zachodzie, wykonają też pantomimę na podstawie sztuki wielkiego europejskiego dramaturga, którego nazwisko wszyscy znamy. Mowa o Williamie Szekspirze. Gorąco tu. Jesteśmy przekonani, że nasz występ wam się spodoba. Gdyby jednak coś się nie spodobało waszym wyrafinowanym gustom, pamiętajcie, proszę, że nie jesteśmy autorami. Jesteśmy jedynie aktorami, wykonawcami, pokornymi sługami Thespisa, posłańcami niosącymi jego ideę. Już za chwilę będą mieli państwo niepowtarzalną okazję zobaczyć spektakl godny scen największych teatrów cywilizowanego świata. Dziękuję. Obudź się, chłopcze. Nie czas na amory. Tato, wracajmy do domu. Poczekaj.
Ciekawe, prawda? Bardzo. Bardzo konstruktywny. Powinien już tam być. Co to za hałas? Jaki hałas? Słyszałeś coś? Może idzie burza? To nie burza, to brzmiało jak dynamit. Kto by go używał o tej porze? A teraz, drodzy państwo, wielka niespodzianka dla każdego z was. Ale uważajcie, ponieważ nie ma co żyć w hańbie. I szkoda by było mieć puste ręce, gdy nastąpi wielki finał. Włóżcie więc rękę pod siedzenie i dowiedzcie się, o co toczy się gra. Ale na razie o tym cicho sza. Bo jeśli tam sięgniecie, niespodziankę zepsujecie. Oglądajcie więc występ, a wszystkiego się dowiecie. Wszystko zrozumiecie. Włóżcie więc rękę pod siedzenie i dowiedzcie się, o co toczy się gra. Ale na razie o tym cicho sza. Proszę to odłożyć. Thank you.
Wygląda na to, że się udało. Zaczynam się dobrze bawić. Czas wracać na scenę. A teraz, drodzy państwo, zobaczycie coś, czego z całą pewnością nigdy wcześniej nikt nie widział i myślę, że wielu z was już nigdy nie zobaczy. Sprawimy, że krew w waszych żyłach zamarznie i zmrozi wam duszę. Na co czekamy? Wracaj na swoje miejsce. Zaraz się zacznie. Oto jeden z najbardziej unikalnych numerów w historii cyrku. Przedstawiam latających górników. Thomas Lipton. Człowiek, który nie idzie na kompromisy. Nie żyje. Anthony Beals. Znalazł sposób, aby uchronić swoją rodzinę przed głodem. Nie żyje. George Brady nie żyje. Tom Miller. Nie żyje. Elliot Spencer. Nie żyje. Sonny Whitman. Nie żyje. Oliver Baxter. Nie żyje. Paul McGavin i jego rodzina nie żyją. Wystarczy. Tak, wystarczy. Hej, ty, morderco. Spójrz, jaką wspaniałą armię tu mamy. Słuchajcie, czas wziąć sprawy w swoje ręce. Co jest z wami? Widzisz? Wpakowaliśmy się w niezły bajzel. Mówiłem ci, że marnujemy czas. To zwyczajna banda tchórzy. Przestań, Hutch. Przestanę, ale jeśli wyjdę z tego żywy, to wrócę tu i skręcę im wszystkim karki. Co jest z wami, ludzie? Nie mamy czasu do stracenia. Łatwo powiedzieć. Czy ja i brat możemy iść z wami? Zapraszam. Idę z nimi. Przepraszam. Daj spokój, to jezioro zaczynało mnie już nudzić. Thank you.
Ta błazenada zaszła już za daleko. Radzę ci się zamknąć. Do diabła z tobą. Oni wiedzą, że jeśli mnie nie posłuchają, pójdą do piachu. Podobnie ich żony i dzieci. Bo kiedy Finch skończy z tymi czterema idiotami, nie oszczędzi nikogo. Nie oni są dziś klaunami, tylko wy. Wyrzućcie tę broń. Wyglądacie z nią idiotycznie. Gwarantuję, że nic wam się nie stanie. Przekonam Fincha, żeby was oszczędził. Ale musicie się poddać teraz. Nadal mu wierzycie, idioci? Na co my czekamy? Patrzenie na was przyprawia mnie o mdłości. Nie mam zamiaru tu z wami stać. Chodź, Jack, idziemy. Charlie, rozwiąż mnie. Wiesz, co możesz zrobić ze swoimi gwarancjami, Fisher? Szybko, tamtędy. Kto by pomyślał, że skończysz jak kurczak na ruszcie?
Hamulec! Hamulec! Tam! Nieźle. Obawiam się, że dziś to pan będzie klaunem, panie Fisher. Uważaj! Hej, nie byłeś głuchy? To przez te emocje. Thank you.
To wystarczy, żeby wysłać cię na szubienicę. Nie uważasz? A może chcesz spróbować szczęścia? Śmiało, Fisher. Pokaż, z czego jesteś zrobiony. Ale zrób to szybko, na litość boską. Mówiłem ci, że jesteś zwykłym klaunem. Do zobaczenia, przyjaciele. Imbecyl. Udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Abvision Studio. Tłumaczenie Edyta Wojtycha. Czytał Łukasz Knopek, Konopka. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.